pewnie nie możecie się doczekać, aż otworzę kolejne pudełeczka Milka Secret Box. Cześć kochani, z tej strony oczywiście Sylwia testuje. Witajcie w kolejnym wakacyjnym odcinku na moim kanale. Zabrałam te pudełka na wakacje i pokażę Wam dzisiaj wyjątkowe miejsce. Wiedzieliście, że w Polsce znajduje się prawdziwa pustynia? A to fantastyczne miejsce, w którym się znajdujemy, to jest pustynia Błędowska, której piaski rozciągają się na dziesiątki kilometrów. Naprawdę jest tutaj mega gorąco. Coś mi się wydaje, że moja czekolada Milka tutaj na tej pustyni na pewno się roztopi. Że będziecie się świetnie bawić, zupełnie tak jak ja. To co, zaczynamy unboxing. Ja przygotowałam sobie tutaj kilka niespodzianek. I szybciutko teraz na tle tej przepięknej pustyni. Naprawdę, słuchajcie, czuję się troszeczkę jakbym była w jakiejś Afryce. Otwórzmy pierwszą niespodziankę. Ja sobie zacznę chyba od tej strony. Tadam, tadam, tadam. No i słuchajcie, oczywiście będę szukać ultra rzadkich, unikatowych figurek, ale pierwsze co, to dostałam karty. Dobra, czas na niespodziankę numer dwa. A teraz mam dla Was zadanie, kochani. Każdy z Was uważnie policzy, ile dzisiaj w tym odcinku otworzę Milka Secret Boxu. Tadam, otwieramy drugie pudełeczko. Wiecie co, może zerknijmy, jak wygląda ta czekolada. O rany, faktycznie, słuchajcie, cała roztopiona, więc może ją zostawię sobie. Nie będę tutaj się brudzić czekoladą. Jest coś, nie są to karty? O nie, słuchajcie, tylko ten taki fioletowy dysk. No dobra, może teraz będę miała trochę szczęścia i trafi mi się coś fajnego. Zobaczcie, możecie teraz z bliska zobaczyć mój sekretny odcinek, moje sekretne pudełeczko. Tadam! I co, sprawdzamy najpierw tutaj na górze. O, żeby to była jakaś fajna figurka. No dobra, ja nie wiem o co chodzi, ale to znowu nie jest figurka, tylko tym razem to jest taki jakiś kosmiczny bączek. No dobra, muszę to przyznać, te trzy próby były tak jakoś średnio udane. To co, przenosimy się teraz w inne miejsce i pokażę Wam kawałek tej super fajnej pustyni. Rany, mega ciężko mi się tutaj chodzi, bo słuchajcie, nie przewidziałam tego i niestety ubrałam moje kolorowe trampki zamiast laczku. Słuchajcie, trafiłam, nadlatuje kolejny samolot, bo powiem Wam szczerze, że tutaj co chwilę przelatuje właśnie taki mały samolot i wyrzuca ludzi ze spadochronami. No dobra, usiadłam sobie wygodnie i mam kolejnych 5 Milka Secret Boxów, czyli kolejnych 5 szans na znalezienie super fajnych figurek. Zaczynamy zabawę, tadam, tadam. No nie! Co się dzieje? Czwarte pudełko, a ja nie mam żadnej figurki. Zostawcie kilka kciuków do góry, może mi się w końcu coś tutaj uda i trafi jakaś fajna figurka. Otwieramy, otwieramy, tadam, tadam, surprise, to się w ogóle dzieje. Znowu nie mam figurki, znowu mam jakieś karty, których nawet nie chce mi się otwierać. Trzy niespodzianki, ale spokojnie, spokojnie, mam ich jeszcze troszeczkę więcej, akurat trzy tylko w tym miejscu. Otwieram, o, jakieś takie lekkie to się wydaje, chyba słuchajcie, no znowu nie ma figurki, no co się dzieje, po co mi te karty? Dobra, to lecimy dalej, tym razem nieco bliżej możecie zobaczyć moje Milka niespodzianki. I jak myślicie, będzie tutaj coś fajnego? Nie? Uwaga, uwaga. No nie, no zobaczcie na to, znowu jakiś taki bączek, czy jakaś taka zwykła zabawka. Od razu sięgam po kolejne pudełko. Ja tutaj liczę na takie fajne figurki. Milkę. Albo najlepiej na tego robota, który jest tak bardzo poszukiwany. I cóż tutaj mamy? No nie, słuchajcie, trafiłam chyba na jakieś złe pudełka, bo znowu mamy karty. Może trudno w to uwierzyć, ale po środku pustyni stoi właśnie takie drewniane miejsce z różnymi przejściami, altankami. Tam jest mnóstwo również ciekawych informacji na temat tej jedynej w Polsce oraz chyba jedynej w Europie piaszczystej pustyni. Dobra, znalazłam jakąś ławkę, usiadłam sobie wygodnie i otwieram kolejną niespodziankę. Oj, trzymajcie kciuki, żeby tutaj była jakaś fajna figurka. Tylko żeby to złoto przyniosło mi szczęście. Jest! Mamy pierwszą figurkę.
Udało się! Wow, zobaczcie, jaka piękna fioletowa! A już z tej rozpaczy, że mam takiego pecha, chciałam już wybrać się na jakieś przepyszne lody, ale słuchajcie, chyba lody nie będą z rozpaczy, tylko lody będą z okazji świętowania, bo mamy, z tego co mi się wydaje, to chyba fioletową krówkę, prawda? I do tego jeszcze zestaw naklejek. Nie tracę czasu, bo się mega cieszę, że trafiłam figurkę. W ogóle to jest ta krówka, która tutaj jest pokazana na pudełku jako kosmiczna zabawka. Tadam! Złoty kolor tym razem przyniósł mi szczęście. To co się okaże tym razem? Dobra, dobra, słuchajcie, obracam. O nie, 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 nie tak to miało być. Niestety znowu trafiły mi się karty. No dobra, tym razem już nie będę taka, tylko je po prostu otworzę. I co my tutaj mamy? Karty z naszego Układu Słonecznego. Mamy tutaj Ziemię oraz planetę Wenus. Ale przynajmniej krówka fioletowa prosto od Milki będzie mi dzisiaj towarzyszyć podczas tej mojej wycieczki. A wy jeszcze nigdzie nie uciekajcie, bo czeka nas jeszcze krótki spacer po pustyni z tą oto krówką i kilka atrakcji, w tym kolejne Milka Secret Boxy. Pustynia to nic innego jak tylko piasek, piasek i piasek. Piasek po prostu wszędzie dookoła. A na skrajach tej pustyni oczywiście rozciąga się las. W dotyku piasek ten zdecydowanie przypomina plażę. Na przykład nad Bałtykiem jest milutki i cieplutki. Gdzieniegdzie na tej pustyni oczywiście są też krzaki albo wysokie jakieś trawy. Tutaj mamy coś takiego. Dalej mamy jakiś mały krzak. I tam też mamy jakiś krzaczek. Za chwilkę otworzymy sobie jeszcze kilka Milka Secret Boxów. Mam nadzieję, że trafi jeszcze na jakąś fajną figurkę. O, a tymczasem zobaczcie, leci kolejny samolot. Robi kolejne kółko i na pewno będzie zrzucać, a w zasadzie na pewno z niego będą wyskakiwać ludzie ze spadochronami. No dobra, zobaczyliście kilka pięknych widoków z tego miejsca, a ja na tle tej przepięknej pustyni, zresztą sami widzicie, że to jest naprawdę urokliwe i bajeczne miejsce, otwieram kolejne Milka Secret Boxy. I trzymajcie kciuki, albo zostawcie w ogóle kciuki do góry, żeby tutaj była figurka. I chyba się nie udało, bo znowu mam jakiś dysk, przynajmniej jest w kolorze złotym. Ja dostałam informację od moich pomocników tutaj ukrytych z drugiej strony kamery, że ponoć to pudełko jest ciężkie. To co, myślicie, że tam coś będzie fajnego? Coś tam jest fajnego, dobra, otwieram. No nie, to nie jest figurka. To znowu są te kosmiczne karty. Dobra, zła informacja, to już chyba jest mój ostatni Milka Secret Box. Pudełko z nimi się mi skończyło. Teraz się okaże, czy idziemy na te lody na smutno, czy na wesoło. Bo chciałabym chociaż drugą jeszcze figurkę. Uwaga, uwaga. No nie! Co to ma znaczyć? Kolejne karty. Widzicie, karty to jest znowu powtórka, bo już Wam pokazywałam, że miałam już kartę z planetą Ziemia oraz z planetą Mars. Dobra, słuchajcie, słabo było, co nie? Sami musicie to przyznać, ale starałam się i otworzyłam mnóstwo Milka Secret Boxów i trafiła mi się ta jedna fioletowa, za to przynajmniej taka fioletowo-milkowa krówka. Teraz wraz z moją krówką Milką robimy mały przeskok w czasie. Jesteśmy kilka godzin później. Zabieram Was na taras widokowy, gdzie będziecie mogli zobaczyć całą pustynię z góry. Robi wrażenie, prawda? No dobra, jak już zobaczyliście pustynię, to teraz hokus pokus, wracamy do dalszych nagrywek. No dobra, widzieliście, do jakiego miejsca trafiłam i na pocieszenie zabrałam sobie moje ukochane, ulubione lody, zielone i nie są to miętowe, tylko właśnie pistacjowe. Jaki jest Wasz ulubiony wakacyjny smak lodów? Bo ja zawsze, gdy zobaczę pistacjowe, to od razu po nie sięgam. No i co, na koniec mi została tylko i wyłącznie ta fioletowa krówka prosto od Milki. Otworzyłam mnóstwo Secret Boxów, no i trafiła mi się tylko jedna figurka. Wszyscy ci, którzy lubią Milka Secret Boxy oraz wakacyjne lody i wakacyjne wycieczki, zostawcie kciuka do góry i zostawcie komentarz na dole, bo każdemu z Was przytnę serduszko. A ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia. Pa, pa.